Siema, witam, tutaj Kasiek. W dzisiejszym filmie omówię i pokażę najważniejsze zmiany, jakie przyniosła aktualizacja, która wyszła 22 marca. Moim zdaniem jest to jedna z większych aktualizacji, jaka wyszła. Dostaliśmy nową mapę Route 66, która mieści się w Ameryce. Jest to kolejna mapa, która należy do trybu obrona i należy przemieścić ładunek. Jak wygląda? To możecie zobaczyć sobie na filmie. Kolejna nowość, która została wprowadzona do gry, to kara za wyjście z meczu, która będzie polegała, że jeżeli wyjdziemy z kilku meczy pod rząd, to nie dostaniemy doświadczenia przez kilka gier. Jak dołączymy w końcówce gry, to również otrzymamy doświadczenie. Będzie można otrzymać dodatkowe punkty, gdy zagramy kilka gier pod rząd. Wychodząc nagle z gry, od razu dostajemy przegraną. Następna nowość to archiwum Play of the Game, czyli najlepsze zagrania w grze. Możemy sobie zobaczyć urywki 5 najlepszych ostatnich naszych zagrań. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to że zostało wprowadzone coś podobnego jak Heroes of the Storm, gdzie możemy sobie przeglądać nasze mecze. Do gry zostało wprowadzony nowy tryb Tygodniowe Bójki. Jak wygląda podobny tryb, to możemy zobaczyć w grze Hearthstone. W Overwatch będzie wyglądało tak, że będzie można dołączyć samemu lub 6-osobową drużyną. Zadania będą zmieniały się co tydzień. Aktualnie w becie zadania zmieniają się codziennie, żeby zebrać opinię graczy na ich temat i tego trybu. Żeby dołączyć do takiej gry, należy wejść w zakładkę Graj i wybrać tryb Weekly Brawl. Przykład. W jednym tygodniu będzie można zagrać tylko żołnierzem 76, a w innym jednym typem bohaterów, takimi jak bohater wsparcia, ochrony lub tank. Zmiany na mapie Nepal, czyli dodano nowe ścieżki, które prowadzą do punktu kontrolnego, pierwszego i drugiego. Teraz omówimy sobie samouczek. Lepsze rozwiązania dla nowych graczy, czyli został poprawiony samouczek oraz tryb SI. Przed rozpoczęciem gry, gra zaproponuje najpierw przejście samouczka. Nowi gracze będą prowadzeni przez samouczek, obszar treningowy i trening z SI, zanim otrzymają propozycję do przejścia trybu szybka gra. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to gracze będą mogli zrezygnować z potyczki w oczekiwaniu w kolejce na grę. Zmiany w balansie bohaterów takie jak umiejętności, o których powiem, będą ignorować ładunek przy sprawdzaniu zasięgu. Chodzi tutaj o super zdolności takie jak Mei Zamieć, Reinhardt Zdruzgotanie, Żołnierz 76, Pole Biotyczne, Zaniata Transcendacja, Lucio, Bariera Dźwiękowa oraz Przenikanie. Żeby zostało pokazane jak najlepsze zagranie meczu, teraz będzie miało wpływ więcej czynników takie jak najwyższy wynik, zabicie jak najszybciej lub największej liczby przeciwników w krótkim czasie, zbawca, uratowanie sojusznika przed niechybną śmiercią, strzelec wyborowy, zabicie przeciwnika na odległość. Tutaj będzie zależało, czy na przykład byliśmy w danym momencie w powietrzu. Punkty naliczane będą w zależności od odległości celu lub szybkości poruszania się. Zastopowanie, przeszkodzenie przeciwnikowi w wykonaniu szczególnej akcji, która ma wpływ na rozgrywkę. Ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, to nowe skiny dla naszych postaci. Chciałbym pokazać te, które zostały wprowadzone wraz z aktualizacją. Żniwiarz Kruk, Żołnierz 76, Kaskader, Bastion Derwal, Diva Złomiara oraz Czmiel. Lucio Hip Hop,
McCree Gentleman. Mściciel. Trubrion Barbarossa. Czarnobrody. Zaira Cybergot. Złomiarz Błazen. To były najważniejsze zmiany, o których chciałem powiedzieć. Możecie w komentarzach pisać, jak Wam się podobają. Jeżeli film Wam się podobał, to zapraszam do subskrybowania kanału. Wpadajcie na stream, fanpage, Twitter oraz Instagram. Jeżeli chcecie, żeby żaden stream Was nie ominął, to możecie pobrać wtyczkę. Wszystkie linki z adresami są poniżej kanału. Ja się będę z Wami żegnał. Cześć.